Tam, tam, tam. Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Nitek. Witam was w Luźnych Gadkach. Luźne Gadki to filmiki bez edycji, w których wszystko, co ma miejsce podczas nagrania, w tym nagraniu zostaje. Nic nie jest edytowane, nic nie jest wycinane, dodawane, ani odejmowane. No chyba, że coś się zdarzy, no ale wtedy to jest rzecz nieprzewidywalna i zupełnie nieplanowana. Jesteśmy w Wasteland 2. Wasteland 2 w miejscu, w którym żeśmy skończyli ostatnią przygodę. Znaleźliśmy Ace'a, którego znaleźć mieliśmy przy okazji jakiegoś głównego questa i ruszamy na dalszego poszukiwania rzeczy, które doszły nam do naszego dzienniczka bohaterów. Przed wami filmik, w którym chciałem wam pokazać, a przynajmniej tak zamierzam, to co chcieliście tak naprawdę zobaczyć. Zgłosiliście chęć tego, że chcielibyście zobaczyć jakieś losowe zdarzenie na mapie, a także miejscówkę, gdzie trawa jest jeszcze soczyście zielona. Niestety nie jestem w stanie wam zagwarantować w tym filmiku nic poza tym, że będzie ten filmik miał swój początek, a także koniec. Ze względu na to, iż gra jednak jest nacechowana dużą dozą nieliniowości i nie jest powiedziane, że wszystkie te elementy będą miały miejsce. No niestety, tak to bywa, jeżeli są takie elementy wplecione. Tymczasem postaram wam się pokryć to, co chcieliście zobaczyć. Przed wami walka. Walka, której jeszcze nie rozpocząłem, ponieważ nie będę leciał tutaj na pałę, a pójdę sobie tak z boczku, przycupniemy sobie na skalę i spróbujemy zajść ich od tyłu. Pamiętajcie, jeżeli będziecie kiedykolwiek grać w Wasteland 2, że macie możliwość przeładowywania broni także między rundami. Tutaj unikniemy niepotrzebnych nerwów z mojej strony, ponieważ jedna pani niby specjalizuje się w walce wręcz, ale jest słaba jak i cienka jak dupa węża. W związku z tym przeszperamy tutaj inne plecaki, żeby włożyć jej jakąś giwerę do łapy, albo chociaż jakąś amunicję. No ale widzę, że jakoś tak słabo, więc chyba jeszcze tą walkę będzie niestety musiała przeżyć z gołymi piąchami. No może nie tak do końca gołymi, no bo jednak będzie miała jakiś tam kastet na tych rękach ubrany. Tymczasem jesteśmy na klifie, jak widać osoby nas jeszcze nie zauważyły, jak no, użyliśmy tutaj plus 20 do kamuflażu, nie jesteśmy niewidoczni. No i teraz rzecz bardzo ciekawa. Poza tym odkryłem gdzieś w międzyczasie, że można sterować też jedną postacią na mapie, nie całą drużyną, ale ja wiem, czy to jest takie przydatne, no lepiej jednak w kupie się tutaj trzymać, no bo wiadomo, że w kupie raźniej. Tymczasem, kiedy jesteśmy zaznaczeni wszyscy i zaatakujemy jedną postać, prawdopodobne jest to, że ta postać ta trafi od razu 2 metry pod ziemię, ze względu na to, iż wszyscy zaczną do niej strzelać. I tak jesteśmy do przodu o jednego przeciwnika. W lewym górnym rogu, to czego nie widzieliście wcześniej, bo była tam moja gęba, której dzisiaj nie ma. Możecie też dać znać, co sądzicie o pomyśle, bo tak stwierdziłem, że ta gęba nie pasuje do wszystkich gier. No i też nie będzie za każdym razem widoczna. Natomiast w lewym górnym rogu teraz widzicie to, o czym mówiłem wcześniej, a co przysłaniałem. Czyli rozpiskę tego, kto będzie się poruszał w kolejności, w danej kolejce właściwie po tym, jak komuś się wyczerpią punkty akcji. No i widzicie odpowiednio nasze postaci, postaci przeciwników. No i możecie sobie dokładnie zaplanować, co też będziecie chcieli tutaj dokładnie robić. Tymczasem idzie nam jak po maśle. Wszyscy tutaj do piachu lecą w kolejności stricte wyznaczonej, więc jest to chyba najlepsze zagranie tej walki w moim wykonaniu. Mimo tego, że przeciwnicy poruszają się dokładnie tak samo, bo ten gościu nie zdziwi mnie tym, że będzie chciał do mnie podbiec. On tak samo chciał podbiec do mnie, jak grałem kilka razy już tą rozgrywkę, znaczy tą walkę właściwie, więc to AI porusza się na razie dość schematycznie, ale pamiętajcie, że jest to wersja wcesnej bety, build 29538 i ostatnio nawet obiecano, że walka zostanie srogo przemodelowana, także myślę, że możecie po prostu na to popatrzeć, jak jest teraz i kiedyś tam porównać sobie, jak w procesie developingu się to zmieniło, bo pewnie się zmieni to srogo. Tymczasem wygraliśmy. Zobaczycie teraz, jak się leveluje. Omówimy tutaj jedną ważną rzecz. Żeby levelować, ktoś pytał o to, czy to radyjko można skanować. Niestety nie widzę tutaj żadnych aktywnych przycisków. Można tu jakiś skan zrobić, czy coś słychać w eterze. No tu akurat nie słychać. Można natomiast zadzwonić z automatu i zdać raport. Po zdaniu raportu z naszych głów wyzierają w ogóle podkówki, niczym w Heroes of Might and Magic. I dzięki temu mamy możliwość levelowania naszych postaci. Każdą z nich trzeba levelować osobno, nie widzę żadnego przycisku level up automat, więc wszystkie przyciski, wszystkie punkty rozdajemy sami. No i co ciekawe, każda z postaci ma różne punkty do rozdania. Jeden Fade ma 2, Cold Eye ma 3, a reszta ma już 4. Uwarunkowane jest to inteligencją, którą żeśmy powkładali na samym początku gry, która warunkuje taką statystykę jak survival points per level. Jak widać, inteligencja ma znaczenie i głupeczek będzie jednak levelował trochę dłużej.
związku z tym przyznajmy te punkty. Co ciekawe, te punkty 2 powodują tak naprawdę, że tylko o jeden level możemy coś dźwignąć. Akurat w tym przypadku, bo widzicie, 2 punkty są wymagane do odblokowania kolejnej zdolności. Ja może na razie powkładam do walki, żeby nam się walczyło raźniej. I tak zrobimy w każdej postaci. Tak już wspominałem wielokrotnie, nie przywiązuję jakiejś wielkiej wagi do tych statystyk, no bo pewnie gdzieś tą drużynę mi wytnie w trakcie tutaj upgrade'ów gry. No, w związku z tym nie przykładam jakiejś za dużej wagi do tego, co ja im tam wkładam, a raczej takie rzeczy, które wydają mi się stricte bardziej potrzebne na potrzeby naszej rozgrywki. Ale jestem świadomy, że gdzieś całe towarzystwo może mi wydupić w kosmos. No, przywileje wczesnych wersji, wersji wczesnego dostępu. Więc niestety też ich przywilejem jest to, że nie można ich zjebać za to, że coś nie działa bardzo srogo. Jakieś broni energetyczne, tu włożymy jakiś knowledge skills, włożymy jakiś sync tech, nie bardzo wiem nawet co to jest. Aha, jakieś tutaj roboty będę mógł naprawiać, formy syntetyczne i jedziemy z koksem dalej. Zobaczycie teraz, jak lutuje się ponownie, jak lutuje się poległych. Jest to bardzo fajnie rozwiązane, ponieważ uniknięto przeklikiwania się przez każdego trupa leżącego pod naszymi nogami i osoby, które znajdują się w takim zielonym okręgu, który teraz zobaczycie, są wylistowane tutaj i możemy podnosić wszystko bez zbędnej klikaniny. Bardzo fajny patent, bardzo mi się spodobał. Nie wiem, czemu nikt nie wymyślił tego nigdy wcześniej tak naprawdę. To się tutaj widzę pokaszeniło z pills, ponieważ pokazuje mi, jak nie miał jeszcze punkty do rozdania. Przynajmniej tutaj, a ja tych punktów już nie mam. No, coś się w takim razie wykrzeczyło z tym. Oczywiście możecie pooglądać sobie jakieś tutaj zwłoki, poczytać sobie dość dokładne opisy sytuacji. Te opisy sytuacji, tak jak mówiłem, są fajnym językiem napisane i tak naprawdę fajosko się to czyta. Dodają tu jeszcze dodatkowe smaczki do klimatu. Uciekamy teraz na mapę główną. Spróbujemy sprowokować jakąś potyczkę losową. Mam nadzieję, że gra pozwoli mi na pokazanie wam, z czym się je potyczki losowe, bo kiedy robiłem poprzednie nagranie, które stwierdziłem, że było zbyt bzdurne i zbyt dziwne rzeczy padały z mojej gęby, dlatego właśnie nagrywam wam kolejne podejście do tego nagrania, no, gra już zawzięła się przeciwko mnie i nie było żadnej potyczki losowej. What? I taka była ta rozgrywka, że no, myślałem, że usilnie, mimo tego, że zawsze coś się działo, jak grałem, tak akurat podczas nagrania nic ciekawego się nie wydarzyło i musiałem błądzić chyba 5 minut po mapie, żeby w ogóle coś sprowokować. No może 5 minut to nie było, ale chwilę jednak pochodzić musiałem. Aha, mapa, właśnie mapa. Tak jak mówiłem, doszły do nas do lokalizacje AG Center, coś tam Center, Highpool oraz Rails Nomads Camp. Możemy tutaj już iść wedle własnego widzimisię. No ja kieruję się do tego AG Center ze względu na to, iż jest to właśnie ta lokalizacja z tą zieloną trawą, którą tą miejscówkę chcieliście zobaczyć, w związku z tym tam też się udaje teraz. Przypominam, że łażenie... Przypominam, że łażenie na mapie odkupione jest... Zrobimy teraz save'a. A ja powiem to, co chciałem już powiedzieć przed chwilą, czyli to, że chciałem przypomnieć wam, że poruszanie się po mapie uwarunkowane jest nie jakimiś tam turami czy czymkolwiek, natomiast jest uwarunkowane ilością wody w naszym plecaku. Mamy jej 50 litrów na 75 dostępnych. No i ważne jest to, żeby podczas tej tułaczki odkrywać w tym zasięgu właśnie nowe miejscówki, bo w obrębie właśnie tego radaru odkrywają się nowe miejscówki na mapie. Tam są często oazy, gdzie możemy te zasoby uzupełnić. No widzę, że gra jest dla mnie łaskawa, ponieważ po raz kolejny z rzędu nie uaktywnia mi żadnego randomowego spotkania. W związku z tym będziemy musieli zaraz robić
gustowne kółeczka, żeby cokolwiek tutaj wywołać z lasu. Chociaż jeszcze może coś mnie zaatakuje, ale chyba nie wydaje mi się. Tak jest, AG Center, które zaraz odwiedzimy. Ja sobie wykonam jeszcze jeden zapis gry. Tak jest. I zakręcimy się tutaj ładnie na mapce, żeby teraz wywołać wilka z lasu, czyli uaktywnić jakieś losowe zdarzenie. Jak widzicie, są bardzo losowe, no bo nieprzewidywalne jest to, że ich w ogóle nie ma. Chyba gra twierdzi, że faktycznie jestem leszczem. Na 3 dostępne poziomy trudności, na tym normalu chyba faktycznie jest jakoś tak zbyt normal. Podejrzewam, że na hardzie to bym się tutaj potykał o te potyczki. No co jest grane? Hej. No mapa jest dość spora, w kąty trzeba zajrzeć wszystkie, no jak widzicie, żeby odkryć kolejne miejscówki, ten radar nie jest jakoś maksymalnie duży. No w ogóle nie jest duży tak naprawdę. No a tylko te miejscówki są dodawane podczas właśnie tego, znaczy podczas, tylko wtedy, kiedy znajdziemy się w zasięgu tego miejsca. No to trzeba się w takim wypadku faktycznie nalizać, tak, że tak powiem, ścian, żeby cokolwiek nowego tutaj odkryć. No i jeszcze trzeba baczyć na tą wodę, zwracać uwagę na tą wodę. Nie jest to lekki żywot na pustkowiach. No ale też widzę, że no to jakiś problem mam z wywołaniem tej potyczki losowej. Odkryjemy sobie za to drugą lokalizację. Te rozmowy radiowe wskoczyły z automatu, niczego nie szukałem, one po prostu się pojawiły. Więc to nie jest tak, że musicie wyszukiwać czegoś, żeby coś wam zakłóciło porządek dnia. Nie, 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 te komunikaty wskoczyły same z siebie. Tylko od nas zależało, właściwie od was w tym momencie, to gdzie będziecie zmierzać. No na trzy lokalizacje dostępne zaraz po pierwszym questie, to jest całkiem nieźle, już tak droga się tak konkretnie rozwidla. Co jest grane? Już mam piasku pełno w butach, a potyczek losowych nie ma. Ach, na górę się wejść nie da. Wyczerpię zaraz wszystkie źródełka wody i dalej nic nie sprowokuje. Jeszcze chwilę spróbuję. A, nie. Już myślałem. Oh my god. Wiecie co? Odpuszczam to. A nie, nie odpuszczam tego. Zapomniałem, że już nie mam tamtej potyczki nagranej. Chciałem jednak dokleić coś, bo coś już miałem nagranego, ale widzę, że nie dokleję. Oh my god. Tiruriru, 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 turururu. Wow, luźne gadki, ladies and gentlemen. O, wreszcie! Mając zdolność outdoorsman, możecie uciec też od takich potyczek, no ale nie po to tyle błądziliśmy w kółko po tej pustyni, żeby tej potyczki uniknąć, w związku z tym rzucamy się w wir przygody! Ahoj, przygodo! Zobaczymy też, co nas czeka, czy jakiś crash to desktop. O, wow! Jakieś pieniądze chcą od nas? Nie, nie zapłacę wam. No i prawdopodobnie tak skończy się nasza rozgrywka zaraz, natomiast no pewnie mogliśmy zapłacić, ale no po co? Spróbujemy zacząć tutaj od szeryfa ich wszystkich. Niestety jesteśmy tutaj dość mocno upośledzeni, jeżeli chodzi o zdolności manualne i strzelnicze naszych podopiecznych. Straszne lamy są z nich, tak ogólnie. Nie dość, że nie trafiają w przeciwnika, to trafiają więcej w swoich ziomków z... Boże! Swoich ziomków z drużyny, a nie w tych gości, których powinni. No przynajmniej w tej rozgrywce pani, która głaska po plecach, chociaż raz dotknęła czyichś pleców, a nie tylko swoje kolana, bo tak było właśnie w poprzedniej rozgrywce. Tam w ogóle działy się takie cuda, że strzeliłem do kolesia, kula odbiła się od pancerza i zabiłem członka z drużyny. To co było teraz, to było, zdaje się, jakiś krytyk, bo widzieliście takie kwadraciki i to jest chyba symbolika na chwilę obecną w każdym razie ciosu krytycznego, więc go zmiotło równo, no bez żadnego jakiegoś efektownego gore rodem z Fallouta, no ale można już zobaczyć, że faktycznie gdzieś tam coś w tym temacie się dzieje i możliwe, że fajnie mięsko tutaj gdzieś będziemy z nich kulami wyciągać.
Tymczasem staramy się tutaj przeżyć. Nie jest nawet jakoś specjalnie tragicznie, nawet idzie nam to dość gipko, muszę przyznać. Chociaż taka jakoś mało taktyczna ta bitwa, no ale widzicie, że oprócz jakiejś tam potyczki na mapie jest też jakoś tam spoko całkiem walka. Mogliśmy zapłacić, mogliśmy nie zapłacić. Nie zapłaciliśmy, musieliśmy ich zlać. W związku z czym szybki lód, czyli moje ulubione grzebanie w cudzych plecakach, sprowadzone do zbędnego minimum. Godus powinien się od tej gry uczyć. Bardzo fajnie jest to uproszczone. Misa like it. Dobra. Może tutaj podleczymy się trochę, zanim ruszymy w dalszą przygodę. Wiesz, te tapsy żyry i tam beton. Dobra, oni się tutaj troszkę podleczą. Jak widzicie, tutaj gustowne czerwone paseczki trochę zejdą nam z portretu w postaci. Ty mógłbyś sobie chyba zjeść coś jeszcze. To cię tutaj uzdrowimy. No, Pils, dawaj mu te tabletki. O, nam widzę, że już tańczysz. Jej! Udało nam się pokryć i wyjść bez szwanku z jednego aspektu gry. Nie wiem, czy to tutaj takie dziwne jakieś kwadraciki są pozaznaczane na mapie, to chyba od tych obiektów, więc jeszcze trochę czeka ich tutaj dopracowanie. Natomiast, wow, ciekawa rzecz. Widzę, że tutaj jest kawałek mapy, na której normalnie rozgrywają się inne potyczki. Na przykład ostatnia potyczka w poprzednich Luźnych Gadkach toczyła się właśnie tam na dole i była już tam bardziej, znaczy też mnie ktoś napadł, ktoś chciał mnie złodzić po dupie, ale strzelaliśmy się tutaj niżej, bez możliwości wejścia tutaj na górę, ale no, strzelaliśmy się między tymi samochodami, więc tam trochę osłon było, trochę jakichś absurdów, strzelaliśmy się przez ciężarówki, kule latały właśnie przez elementy tych ciężarówek, było dość zabawnie, no ale nie weszło to do Luźnych Gadek, było trochę tam... farmazonów było, no i wyrzuciłem, więc wybaczcie, że wam nie pokażę tej mapki, natomiast wiedzcie właśnie, że działo się to w tym samym miejscu, tyle że na dole. Tymczasem loading, który może się zakończyć wypaczeniem rozgrywki, a nawet się nie zakończył, idziemy już teraz do tych roślinek, do miejsca, gdzie Luźne Gadki się skończą. Wrzucimy sobie jeszcze tylko do manierek właśnie wodę. Idziemy dalej. Pewnie teraz 3 random encountery się zrobią. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Taram, wchodzimy. No i jesteśmy. Trawa, którą widzieliście wcześniej na screenach, jest, jak widzicie, animowana. Wow! Nie można sobie popatrzeć, robi to dobrze na oczy. Nie jest to może jakiś największy kunszt, bo te listki to takie, widzę, jakieś bohomazy, takie powycinane z Photoshopa. Natomiast jako całokształt wygląda to dość przyjemnie i w oczy nie tłucze tłuczkiem do mięsa, a wręcz taki zimny okład robi na nie, więc patrzy się na to całkiem dobrze. Zapowiedź dziwnych rzeczy właśnie miała miejsce. Prężnie biegniemy do przodu. To jest miejsce, które słyszeliście w tych przekazach radiowych, w tych transmisjach, które były wcześniej na mapie, gdzie atakowały jakieś rośliny, których chyba wam no, nie do końca pokażę, bo sam ich za bardzo nie widziałem, mimo tego, że gdzieś tam zabłądziłem, ale będziemy w kompleksie budowlanym, w jakimś tam laboratorium, wejdziemy trochę pod ziemię. O, widzę, że to jest w ogóle miejsce, którego nie zauważyłem, nie zwróciłem uwagi na te drzwi wcześniej. Może uda nam się otworzyć, o ile mamy kogoś z otwieraniem zamków. Easy, zobaczymy, czy nam się uda. Wow, jestem tutaj 4. albo 5. raz na tym balkonie, za każdym razem tu wchodziłem i za każdym razem przegapiałem te drzwi. Więc wow, o, udało nam się otworzyć te drzwi. Zobaczmy, czy czeka nas jakieś dobra, jakaś nagroda. O, kamera trochę kiepsko. O kurde, strasznie kiepsko. Żeby zajrzeć, jakieś pudło, jakiś safe, jeszcze raz może trzeba go tutaj otworzyć. Ale chyba nie, to potrzebny jest jakiś ktoś z wyłamywaniem safe'ów. A oczywiście nie mamy takiej osoby. Jest to bardzo przyczyna właśnie, bardzo częsta sprawa w Wasteland 2. Co chwilę kogoś brakuje z odpowiednimi zdolnościami. Tak jakby niektóre rzeczy były przeznaczone specjalnie dla właśnie konkretnych osób z konkretnym skillem. Więc bacznie sobie notujcie wszystkie miejscówki, w których
czegoś nie da się zrobić, żeby wrócić kiedyś do tej gry i żeby to już stało otworem. Jak widzicie, króliki nas nie zauważyły, więc premiowane jest oczywiście chodzenie po kawałku na tych mapach. Zresztą one, te króliki, jakieś dziwne takie, bo stoją w miejscu, ale wiadomo, beta. Z drugiej strony są robaki i muchy, ale te króliki jakoś prężnie się leje, więc pójdziemy górą. Oczywiście zaczniemy walkę salwą honorową od wszystkich postaci, co spowodowało już oczywiście minus 1 do liczby atakujących nas przeciwników, co bardzo cieszy moje skołatane nerwami serce. Królików, jak widzicie, jest cała masa, no bo przecież wypały się jak króliczki, więc tak samo się też mnożyły. Wow, 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 aż stałe 4, więc będzie teraz niezły pasztet. Przy okazji możecie też podziwiać kunszt i zróżnicowanie przeciwników, którzy stają nam na drodze. O kurwa, friendly fire zaś! Jezus Maria! Nic nie ostrzega w ogóle, że jest ryzyko takie, że ta postać na przykład jest w stanie strzelić tej w plecy. No teoretycznie tutaj akurat jest sytuacja dość klarowna, bo niby jest to możliwe, ale no... Jednak zaufanie i to, że gdzieś tam te postacie są jakoś w miarę ogarnięte, podpowiada rozumowi, że gdzieś tam powinno bardziej sobie z lewej strony strzelić, no ale niestety tak się nie dzieje. No i bardzo często właśnie kule trafiają w plecy naszych ziomków z drużyny. To jest rzecz, której trzeba bardzo się na chwilę obecną pilnować, jednakże tak jak wspominałem, walka ma ulec jakimś srogim zmianom. Natomiast no, co tam więcej się zmieni, nie jestem w stanie wam jeszcze powiedzieć, oprócz tego, że ma się to zmienić, rzecz jasna. Tym razem będę mądrzejszy i widzę tutaj z boku. Królika podesłałem do piachu. Będzie pasztecik z papryczką. Ty też przesuń się, kobiecino. Tutaj sobie stań. Chociaż widzę, że i tak jest ryzyko strzału. A, ale nam się udało i króliki powiedziały papa. Baterie z Duracella wyciągnięte, króliki spoczywają w pokoju. Przejdźmy do ograbiania ich z wszelkich dobrodziejstw życia, królicze uszy, może jakiś crafting będzie, nie wiadomo. Nie znalazłem zastosowania jeszcze dla króliczych uszy, nie znalazłem też jakiegoś handlarza, który by na przykład je chciał, ale też jakoś specjalnie daleko nie byłem później, więc też nie jestem w stanie powiedzieć, do czego te króliki, królicze uszy się nadają. Tymczasem jest jeszcze tutaj jakaś skrzynka. No, oczywiście, że wszystko bierzemy. Tutaj jest kubka ziemi, a w skrzynce widzę, że był inny lód, więc fajnie, bo jest to lód poniekąd chyba losowy. Tu jest łopata, którą zebraliśmy na samym początku gry. Jak widzicie, przydatny gadżet, bo pozwala nam wykopywać różne przedmioty z ziemi. No, standardowo do tego służy łopata. Natomiast no, widzę, że nie było tutaj gra dla mnie, nie była gra dla mnie łaskawa i nie obdarowała mnie żadnym dobrem z ziemi, ani nawet jakąś nędzną marcheweczką, nic z tych rzeczy. Co ciekawe, za każdym razem coś tam znalazłem, chociażby jakieś naboje do broni energetycznej, ale nie tym razem. Zmierzamy zatem do środka, do kompleksu badawczego. No, zagadaj. Za każdym razem mi nie wychodzi ta gadka szmatka. Chyba trzeba poczekać, aż wszystkie skrypty dobrze wejdą. Okej, wchodzimy, ale tutaj teraz nie będzie całej salwy honorowej, odsuńcie się wszyscy. Chodź sam, Fade. O! Kurde. Tutaj była roślinka, która wybuchła właśnie i moja salwa honorowa, no, która miała być wykonana przez jedną osobę, spełzła na niczym. Natomiast no, moja postać oczywiście musiała oberwać dość srogo. O fuck, co ja tu zrobiłem? Oberwała dość srogo i musi zażyć painkillerów, łącznie z tym, że ma jeszcze podinfection. I jest coś tutaj zainfekowane jakimiś badziewiami z tej rośliny. Co nie wróży mi dobrze, bo nie wiem, jak się tego teraz pozbyć. Cholera jasna, i za chwilę się okaże, że zostanie roślinnym zombie. Takim jak na przykład w The Last of Us. Tymczasem wchodzimy do środka, obviously. No... Witam was w ośrodku badawczym AG. Przed nami trochę dialogów, które odbędą się następnym razem, obiecuję. Jeżeli oczywiście będziecie tylko chcieli, poszwędamy się po tym ośrodku badawczym. Natomiast musicie wziąć też teraz pod uwagę to, że obiecana jest właśnie zmiana tej walki, więc nie wiem, czy warto jest pokazywać coś dalej jeszcze, czy też czekamy po prostu na tego patcha, na nadciągające zmiany i zobaczymy, czym się to różni.
Możliwe, że będziemy wtedy musieli zagrać od początku, pal licho, kij go wie i tak dalej, nie wiadomo. Natomiast myślę, że to będzie dobry moment, żeby tą rozgrywkę teraz przerwać. Może jeszcze tutaj zagadamy, żebyście cokolwiek też wiedzieli. Ciekawego, jakieś opisy na sam koniec. Pani, która chodzi między rzędami, w sensie w w powietrzu, a czy nie wygląda, tak cień na to wskazuje. Linie dialogowe, jakieś mordercze pomidory. No właśnie to jest to, o czym mówię, ja zarażony jestem właśnie tą roślinką, więc jest dość źle. No bo nie wiadomo teraz, co się z moją postacią skończy, nie bardzo też wiem, jak ją wyleczyć i nie wróży to dobrze na przyszłość. Trochę dialogów, to są same standardowe pytania, nie za bardzo się to rozwidla. Kolejny quest. Właśnie mamy teraz też wyciągnąć jakieś nasionka z tych roślin wybuchających, czego oczywiście nie dokonałem nigdy, bo nie wiem za bardzo, jak do nich podejść, a to dlatego, że zbliżając się do nich powoduje to eksplozję tych roślin, z czego byliście też świadkiem. Myślę, że łatwiej byłoby teraz z mojej postaci wyciągnąć te nasionka niż z tych roślin. Trochę by ją to podleczyło, ale też pozwoliło nam pchnąć ten quest do przodu. Nie bardzo wiem, jak to się potoczy, jestem zainteresowany, no ale tak jak mówiłem, weźcie pod uwagę to, że może się okazać tak, iż... Może się też okazać, że właśnie ta walka będzie zupełnie inna i będzie jakoś inaczej. Zatem decyzja ostateczna należy do was. Macie komentarze, wiecie co robić na geeks.pl czy też na YouTubie. Tymczasem ja się będę żegnał. Jak widzicie, dróg teraz pojawiło się 3. A co za tymi drzwiami czeka, to czy się dowiecie, no to tak jak powiedziałem, zależy od was. To były Luźne Gadki. Mówił do was Nitek. To było Wasteland 2. Pamiętajcie o tym, żeby pod filmikiem przybić 5, jeśli wam się podobało. Kliknąć subskrypcję oczywiście, jeżeli było fajnie, jeżeli chcecie więcej. No i do zobaczenia na geeks.pl, gdzie dzieją się różne cuda, widy, niewidy i tak dalej. Adieu! A, to jest takie zawsze zabawne, jak w takich grach stoisz przed gościem i w niego nie trafiasz, mimo tego, że jesteś mega wykoksionym snajperem. Kurwa, nie! O, przepraszam. Aż się zapowietrzyłem. I'm impossible.